Alisteju. Czas zdobyć kasę na nowy okręt. Ruszajmy. To może tym razem wybierzemy strażnika. Tu jest okazja na salwę. A tak poza tym, to nie jest za ciekawie. No nic, spróbujemy. Kasa. W sumie to jest to, po co tutaj przybyłem. Ale teraz już uciekajmy. I tak, tu jest pierwsza okazja. Chociaż mogę. O właśnie, tak mogę. A poza tym nie widzę nic ciekawego. To tak, pierwsza salwa. Piękna. W celu. Druga salwa. Pięknie. Już, nieźle. A właśnie, co ty masz w pokładzie? Aha, talizman korsarza. Dobra, to teraz tak, doświadczenie. No i czas na moje posunięcie. Co ja mogę tutaj zrobić? Doświadczenie, ale tutaj też w sumie mi się przyda. Kasa. Sytuacja strzelecka, którą komputer wykorzystał. Na szczęście część kul nie trafiła, gdyż padła do morza. To tak, tu obniżymy. Tu bym mógł przesunąć kulę, ale to w tej chwili mi nic nie da. Znaczy ja mam dwa posunięcia, mogę przesunąć kulę. Następnie mogę obniżyć. Dobra. Pracujmy nad tym. To jest zaraz. Aha, i tu się. Obydwie pójdą kule w dół, to nic mi nie da. Trochę późno pomyślałem. No nic. No to wygrajmy to. W inny sposób. Okej. Okay. Oj, tu jest była piąteczka kul. Pięknie. Obniży się ta kula. Teraz byłoby warto. To obniżyć byłoby dobrze, ale. Ale może tak. O właśnie. Użył grabieża. Ale nie nawiela się, to mu już przyda. Zostały mi trzy posunięcia i w zasadzie być może połączenie tych kur zakończy walkę, dlatego będzie sensowne zdobycie trochę kasy i doświadczenia. I tu jeszcze salwa. Aha. Twoja wściekłość nie robi na mnie wrażenia. O, i zyskałem złotą wagę za rozegranie trzech bitew bez korzystania ze specjalnych zdolności. Jak widzicie, czasem warto nie korzystać z nich. W nocy przybyliśmy do wyspy, ale kapitan nie chciał zostawać na niej zbyt długo, bo ładunek złota mógłby wywołać niezdrową sensację. Potrzebuję. Tutaj 90. Nie, no to wytrzymałość podniosę. Ma to jak najbardziej sens. Kasa. No, jeszcze brakuje. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Spotykamy się w kolejnym. Trzymajcie się.